Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznej prognozy na marzec. Moi czytelnicy, moi widzowie, którzy oglądają mój kanał na YouTube, ci, którzy czytają moje prognozy, nie mogą być absolutnie zaskoczeni tym, co się dzieje na świecie, a dzieje się, przyznajmy, wiele. Więc nie możemy być zaskoczeni tym, co się dzieje, więc Wy też nie jesteście na pewno zaskoczeni, ponieważ jak doskonale wiecie, mówiłem, pisałem wielokrotnie, 2020 rok zapisze się do książek historycznych, zapisze się w naszej pamięci. Będzie to rok, który na pewno będziemy wspominać długo, czy historia będzie o nim mówić wielokrotnie. Dlaczego? Dlatego, że dzieją się w tej chwili niezwykle ważne rzeczy na świecie, dzieją się rzeczy niezwykle ważne na niebie. Przede wszystkim o to tutaj, jakby tu jest klucz. To nie chodzi o to, czy jakiś tam wirus, nie wirus, to nie jest kluczem. Kluczem jest to, co się dzieje na niebie. Wydarzenia astrologiczne. To, co tworzy się, układy, konfiguracje astrologiczne, one są kluczem do aktualnych wydarzeń. Co takiego ważnego się dzieje? Kluczem do sytuacji, która już zaczęła się rozgrywać zaraz po Nowym Roku, była, czy jest nadal, wielka koniunkcja w znaku Koziorożca, którą tworzy kilka niezwykle ważnych planet. Zaczęło się w styczniu koniunkcją Saturna z Plutonem w znaku Koziorożca i potem zaczęły dochodzić kolejne. I to jest właśnie tutaj cały klucz. Czyli mamy do czynienia z niezwykle ważnym stellum, zgrupowaniem planet. Oczywiście stella czy zgrupowania planet nie są niczym rzadkim. Zdarzają się co jakiś czas, ale to jest wyjątkowe. Z kilku co najmniej powodów. Przede wszystkim zacznijmy od początku. Pierwszym takim wystrzałem, można by to powiedzieć, stała się koniunkcja Saturna z Plutonem w znaku Koziorożca. Ona nie jest może jakaś specjalnie rzadka, zdarza się raz na 35-38 lat. Poprzednia miała miejsce w 1982 roku, wcześniejsza w 1947. Już mówiłem we wcześniejszych prognozach, że obie te daty były powiązane z ostrą konfrontacją polityczną. I 47 i 82 to w zasadzie zimna wojna. Pierwsza w 47, kiedy żelazna kurtyna zapadła po tym, jak słynne przemówienie Churchilla, Fulton w Stanach Zjednoczonych mówi, że żelazna kurtyna zapadła od Triestu po Szczecin. W 82 roku wcześniej wybory prezydenckie wygrywa Ronald Reagan. I te wybory stają się początkiem końca upadku Związku Radzieckiego. W 82 roku, wiemy, stan wojenny wybucha w Polsce w 81, 13 grudnia. Zaczyna się silna rozgrywka międzynarodowa, czyli takie zderzenie mocarstw. I to zwarcie mocarstw bardzo mocno było widoczne tu pod koniec roku, na początku roku. I no i co? No i właśnie wtedy, kiedy ta koniunkcja miała miejsce, no ona miała miejsce 10, 13 stycznia, w przedniej tej koniunkcji, prezydent Trump zdecydował o egzekucji, czy zastrzeleniu, czy zamordowaniu generała irańskich służb specjalnych. Kto już o tym pamięta? Prawda? Zdarzyło się. A pamiętacie, jakie były emocje? Boże, co się zdarzy? Będzie wojna, katastrofa. Nikt już o tym nie mówi. W ogóle temat zniknął z mediów zupełnie. Więc musimy zrozumieć, że kluczem do tych wydarzeń to nie są jakieś takie medialne wydarzenia, pojedyncze, jakieś tam, o, że ktoś kogoś zastrzelił, ktoś się coś zdarzyło. Media was ogłupiają, pamiętajcie, media podają wam głupoty, nakręcają was. Popatrzcie, był temat efektu cieplarnianego, straszne rzeczy, koszmarne. Oczywiście nie mówię, że się nic nie dzieje, w Australii mieliśmy do czynienia z potwornym pożarem, ale zauważcie, temat zniknął nagle, jakby już go nie ma, już gdzieś tam się uciekł. Teraz koronawirus jest głównym tematem. Widzicie, jesteśmy karmieni medialnymi histeriami. Ale oczywiście, to nie jest tak, że to tylko media są za to odpowiedzialne. My to łykamy, my to przyjmujemy, ale to ma ogromny związek oczywiście z tym słynnym stellum w znaku Koziorożca, które jednak się dzieje. No ale właśnie, ja już powiedziałem, oczywiście koniunkcja Saturna z Plutonem nie jest może bardzo rzadka, raz na 35-80 lat, ale w znaku Koziorożca, jest już dużo, dużo rzadziej się zdarza. Poprzednia koniunkcja Saturna z Plutonem w znaku Koziorożca miała miejsce w 1517 roku, dokładnie 31 października 1517 roku. Marcin Luther na drzwiach katedry królewskiej w Wittenberdze przybija, książęcej Wittenberdze przybija słynnych 95 tez, które rozpoczynają proces reformacji kościoła
katolickiego, no i w ogóle reformację, no wielka schizma, druga wielka schizma w kościele po wschodniej, która miała miejsce w XIII wieku, w XII wieku. Czyli mamy do czynienia z całym procesem bardzo mocnych kulturowych transformacji, więc musimy popatrzeć na to szerzej, ale to, co teraz ma miejsce na niebie, to stellum w znaku koziorożca, bo w 1517 roku mieliśmy koniunkcję Saturna z Plutonem, ale teraz mamy tych planet dużo więcej. Wtedy to, poprzedni raz, taki układ na niebie, identyczny, miał miejsce w 1284 i 1285 roku, czyli pod koniec XIII wieku. Czyli tyle czasu minęło, żeby się odtworzył podobny układ. Czyli tak duże stellum, tak duże zgrupowanie w znaku koziorożca. I więc wydarzenie to no, jest istotne. Co się wtedy działo? Oczywiście tu są tacy mądrale, którzy mi tu piszą, a po co ja tam o historii opowiadam? Jak się nie chcieliście uczyć w szkole, jak chcecie słuchać sensacji głupot w telewizji, to sobie oglądajcie. I chcecie znać, chcecie wiedzieć, co się stanie, to uczcie historii. Uczcie się historii. Czytajcie książki historyczne, dowiedzcie się, co jest kluczem do wydarzeń, ponieważ astrologia działa na zasadzie analogii. Pewne procesy przychodzą w cyklach, działają w pewnych kręgach, więc ich powtarzalność ma ogromny sens, a wy chcecie, wiecie, o, już mi szybkie sensacje, co będzie, jaki będzie mecz, kto wygra, ile Chelsea zdobędzie w pucharze jakieś tam koszykówki. Po co? To są ważniejsze rzeczy. Więc myślcie, ludzie, myślcie. Jeżeli was te rzeczy nie interesują, to idźcie, czytajcie Pudelka, jakiś Super Express, tam są sensacje medialne, będziecie mieli dużo informacji. To jest kanał dla ludzi inteligentnych, którzy szukają rozwiązań, próbują zrozumieć, co się dzieje na tym świecie. No właśnie, co się dzieje? Co się zdarzyło w XIII wieku, pod koniec XIII wieku, po tym słynnym, po tej koniunkcji w znaku koziorożca? Ho! Posłuchajcie. Zdarzyła się cała seria, w Europie mamy całą serię krucjat. Zaczynają się krucjaty, szaleństwo tych krucjat, naprawdę, jakieś koszmarne, przerażające. Na Chiny najeżdża inwazja mongolska, Mongołów. Ale stało się, to jest ten XIII wiek, ale co się stało po tej koniunkcji? No, zamrozi nam krew w żyłach. W XIV wieku rozpoczęła się, zaraz właśnie po tej koniunkcji w znaku koziorożca, mała epoka lodowcowa, trwająca prawie 100 lat. Nastąpiło coś w rodzaju globalnego ochłodzenia, ponieważ wcześniejszy okres, wczesnośredniowieczny, był okresem ogromnego ocieplenia. To były te czasy, kiedy w Skandynawii hodowano wino. Było tak ciepło. Potem nastąpił proces bardzo silnego ochłodzenia. Klimat się bardzo popsuł. W związku z tym spadły plony, pogorszyły się warunki przyrodnicze, no i zaczęła się ta najgorsza rzecz ze wszystkich, które pamiętamy. Wielka epidemia dżumy. Owszem, epidemia dżumy, historia wspomina, że to jest połowa XIV wieku, no więc tu mamy przedział powiedzmy 60 lat, ale to nie jest tak, bo my znamy ten moment. Natomiast to jest cały szereg różnych wydarzeń, różnych drobnych epidemii, których nie zauważono. Tak samo teraz. My teraz widzimy jakieś pojedyncze wydarzenia. No, media nas epatują pewnymi historiami, ale to jest cały proces i ciąg zdarzeń. Więc epidemia dżumy. Zmarło 25% mieszkańców planety. Rozumiecie? No, nie wiem, czy to była tylko epidemia dżumy. Naukowcy mówią, że to nie jest takie pewne, czy to była na pewno tylko dżuma. Była to szereg różnych epidemii, różnych chorób, które my, powiedzmy, akurat te znamy, ale to było cały... Coś się działo z naturą wtedy. No i właśnie tu jest klucz. Tu jest cały klucz do odpowiedzi. Co jest... jak to jest z tymi epidemiami? Naukowcy nie potrafią odpowiedzieć na jedno pytanie. Dlaczego epidemie nie rozwijają się, powiedzmy, statystycznie? Jeżeli byśmy popatrzyli na to z punktu widzenia statystyki matematycznej, to epidemie powinny być co roku mniej więcej tyle samo, mniej więcej rozłożone równomiernie. Nie. Epidemii nie ma przez długi czas, nagle wybuchają w niewiadomy sposób. Tak jakby jakaś inteligencja tym rządziła. Epidemie wybuchają i co ciekawe, w pewnym momencie się kończą. I to jest zupełnie, nie da się tego naukowo wytłumaczyć. Nie da się wytłumaczyć naukowo, że ludzie gdzieś tam uzyskali odporność na danego wirusa czy bakterię, jeśli ten wirus tam nie dotarł. Po prostu. Epidemia się zakończyła. Epidemia się nagle wybucha i kończy.
Więc nie rządzą tutaj procesy biochemiczne, biologiczne wyłącznie. Wirusy są tylko objawem, przejawem pewnych procesów. My za bardzo zwracamy uwagę na same wirusy, na same epidemie. One są tylko wynikiem, konsekwencją innych, głębszych procesów. I o tym oczywiście mówi astrologia. Bo przecież przez te wpływy kosmiczne, przez tę koniunkcję znaku koziorożca, tam się dzieją rzeczy niesamowicie ważne. Niesamowicie ważne, poruszające energetykę ludzkości, całą biochemię, całą nasze pole energetyczne. Więc tak naprawdę to nie chodzi o to, że my tutaj znajdziemy jakąś szczepionkę i problem zniknie. To jest problem dużo głębszy. Więc te epidemie z XIV wieku, epidemie dżumy, mają dużą analogię do tego, co się dzieje. No oczywiście tamte epidemie trwały przez dziesięciolecia. No tu mamy do czynienia z krótkim bardzo momentem, tak? Zaledwie 2 miesięcy. To są takie analogie historyczne. No ale jest pytanie, co to znaczy, to wydarzenie, tak? Bo tak naprawdę to jest dopiero tylko początek epidemii. To jest dopiero początek, będzie ich jeszcze dużo więcej. To nie jest tak, że ona teraz znajdziemy szczepionkę, tutaj laboratoria pracują nad szczepionką cudowną, znajdziemy, rozwiążemy problem. To tak nie będzie. Natura jest mądrzejsza. Naprawdę, wirusy istnieją od miliarda lat już na tej planecie. One są stare. One w naszym układzie genetycznym od milionów lat są białka, są fragmenty DNA bardzo prymitywne, które mutują, które się cały czas zmieniają. Natura sobie poradzi, wierzcie mi. To nie jest tak. Oczywiście to jest taka gra w policjanta i złodzieja. My się ganiamy cały czas i kto jest mocniejszy. Nie chodzi o to, że my zwalczymy wirusy. Nie zwalczymy ich, nie ma na to mniejszych szans. Nie pokonamy ich, nie ma po prostu potrzeby. To nie o to chodzi. Kluczem są pewne procesy biologiczne, procesy emocjonalne, a zwłaszcza procesy energetyczne w naszej podświadomości, w naszej psychice, w naszej duszy. To jest kluczem do tych wydarzeń. Oczywiście pojawiła natura, więc co się dzieje? Natura sama próbuje regulować pewne procesy. To sama natura wymyśla pewne rzeczy, które są związane z tym, żeby nas zmienić. Oczywiście natura robi brutalne rzeczy, no usuwa część ludzi. No to jest straszne, ale tak to też wygląda w naturze, w biologii. Oczywiście nie chcę twierdzić, że teraz umrze, nie wiem, 1/4 ludzkości. No właśnie, epidemiolodzy mówią, że jest duże prawdopodobieństwo, że zachoruje na tę grypę od 60 do 70% ludzi na świecie. Jeżeli śmiertelność wirusa wynosi około 2%, to z wyliczeń wychodzi, że umrze około 60 milionów ludzi. Przerażające liczby, prawda? Nie wiadomo, czy tak będzie. To ja powiem, to nawet nie jest takie istotne, ile osób umrze, ile osób zachoruje. To nie jest istotne. Istotny jest sam proces, samo zjawisko, same emocje, sama energetyka tego, same lęki, które się tu manifestują. One są tutaj kluczem najważniejszym. No i pojawiło się mnóstwo psychowych teorii, że tu w laboratoriach jakichś chińskich CIA wyprodukowało te wirusy, rozsiela. Przepraszam bardzo, a w czasie I wojny światowej w 1918 roku w jakich laboratoriach wymyślono wirusy grypy hiszpanki, a w XIV wieku też wymyślono w jakimś laboratoriach. Nie pieprzcie głupot, naprawdę. Piszecie bzdury, czytacie bzdury i myślicie, że to jest prawda. To nie jest prawda, to nie ma nic z tym wspólnego. Natura sobie je tworzy. Oczywiście tam może w laboratorium jakieś eksperymenty robią, ale to nie ma nic z tym wspólnego. Natura sama planuje, natura sama to robi, natura sama steruje tymi procesami. Oczywiście ciekawe rzeczy bardzo, bo amerykański pisarz science fiction czy horrorów w latach 40 lat temu w powieści mówił o wirusie Wuhan, Wuhan 400, który będzie zabijał ludzi. No to jest niesamowite wydarzenie, tak? Ale rzeczywiście pisarz science fiction to napisał. Ale pamiętajcie, artyści, twórcy, literaci mają wgląd w kronikę Akaszy, w pole morfogenetyczne. Odczuwają, wyczuwają różne rzeczy, jak prorocy. No to jest ta sama zasada. Więc naprawdę odpuśćcie sobie te teorie spiskowe, te głupoty, które tam czytacie. No bo naprawdę lęków jest tak dużo, a teorie spiskowe oczywiście te lęki podkręcają. Tak naprawdę nie chodzi wcale o wirusa. Chodzi o to, co... Popatrzcie. Jeszcze w styczniu byliśmy... Taka histeria była, co Trump zrobi, prawda? Strzelił z fajerwerka i tutaj była histeria w mediach. Wojna, cały czas, od rana do wieczora, wojna. I co? I nic się nie dzieje.
I więc tak naprawdę chodzi o emocje, o lęk, o napięcie, które to wywołuje. To jest kluczem. No właśnie, co nas czeka w związku z tym? Nie mam miłych wiadomości dla Was. Nie mam przyjemnych wiadomości. Marzec będzie jeszcze gorszy. Będzie tak w sumie, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o najtrudniejszy moment roku, to prawdopodobnie marzec będzie najgorszy, przy czym kwiecień również. Dlaczego marzec będzie taki zły? Zaraz o tym powiem, ale generalnie wygląda na to, że tak to wygląda. Co się takiego dzieje? Mianowicie w tej chwili tworzy się to stellum, o którym już wspomniałem, tak? Które w znaku koziorożca w zaledwie 8 stopniach, w takim bardzo wąskim przedziale, w trzeciej dekadzie znaku koziorożca tworzy się to stellum, więc to jest bardzo, bardzo dynamiczny proces, bardzo dynamiczne zjawisko, bardzo mocne. Między 15 a 31 marca to stellum jeszcze bardziej się wzmocni, ponieważ do koniunkcji Saturna z Plutonem dołącza Jowisz, który już tam w zasadzie koło lutego nam się pojawił, ale jeszcze wzmocni go Mars. I zaczyna nam się tworzyć bardzo nieprzyjemna, mocna, trudna, ostra, twarda, agresywna mieszanka bardzo mocnych energii. Co się będzie działo? Kluczem do tej epidemii oczywiście i całego tego napięcia, emocji, które spowodowało lęków, wybuchu całej tej eksplozji, tych negatywnych emocji, było to, co się dzieje w Chinach. A w Chinach się dzieje bardzo ciekawa rzecz. W horoskopie w Chin progresywny księżyc w grudniu przekraczał Marsa, a w lutym Plutona. I progresja księżyca, która księżyc związany jest z ludem, z emocjami, zdrowiem i tak dalej, przechodząc przez Marsa, w grudniu właśnie się to działo, to wtedy był początek epidemii, tak? Ale oczywiście w zgodzie z pewną naturą taką typową dla takiej politycznej, totalitarnych, autokratycznych społeczeństw, władza jest mądrzejsza i wie lepiej, ale jest nieruchawa i lękowa i boi się podejmować odważnych decyzji służących społeczeństwu, zamiast to sprawy pod dywan. Przyszedł Pluton w lutym i namieszał jeszcze ostrzej na początku nowego roku chińskiego, więc tu się zaczęło dziać bardzo, bardzo nerwowo i bardzo ostro. Ale to najgorsze, co nas czeka w marcu, to spotkanie malefików. Malefiki, czyli planety złoczynne, tak to się w astrologii mówi. W tradycyjnej astrologii do malefików należy Mars i Saturn. Powiedzmy, że w nowej astrologii doszedł do niego jeszcze Pluton, który ma naturę podobną do Marsa. Mówi się w astrologii, że Pluton to jest wyższa oktawa Marsa, to jest taki mocniejszy Mars, można powiedzieć, to jest bardziej głębszy. No ale one, te planety, gdzieś tutaj nam się spotykają w tych konfiguracjach. No i właśnie, to co jest najważniejszego w tym wszystkim, że malefiki są mocne, bo Mars, będąc w znaku koziorożca, w tradycji astrologii przyjęło się, że jest w tak zwanym wyniesieniu. Saturn jest w koziorożcu, czyli jest we władztwie. Pluton jest, no powiedzmy, w pozycji peregrinus neutralnej, ale towarzyszący nim benefik, czyli Jowisz, ten dobroczynny, pomyślny, jest w znaku koziorożca w upadku, czyli w wygnaniu, przepraszam. W upadku, tak. W wyniesieniu jest w znaku raka, w koziorożcu jest w upadku. Czyli mamy osłabionego benefika i w bardzo silnych malefików. Dwa stare malefiki plus trzeci nowy spotykają nam się z osłabionym benefikiem. Ten marzec naprawdę będzie mocny. Ja nie lubię straszyć i w ogóle nie uważam, że to jest mądre i straszenie czymkolwiek, to do niczego nie prowadzi, ale będzie emocji dużo i dużo takich naprawdę nieprzyjemnych bardzo rzeczy z tym związanych. No i jak to się po kolei będzie układało? Zobaczmy. 20 marca Mars spotyka się z Jowiszem. 22 marca, a to zaraz o tym jeszcze powiem, bardzo ważne wydarzenie, Saturn wchodzi do znaku wodnika. Ingres Saturna w znak wodnika, w jego również dawne stare władztwo. To będzie temat też bardzo gorący, nie będziemy o nim dużo mówić. Saturn w znaku wodnika staje się Saturnem konstruktorem, innowacyjny, wynalazczy, bardzo dynamiczny, bardzo taki też nowoczesny, inżynierski, można by powiedzielibyśmy. 23 marca Mars się spotyka z kolejnym sympatyczną planetą, czyli z Plutonem. No Mars z Plutonem w znaku koziorożca, nie wróży to niczego zbyt miłego w kontekście zwłaszcza tej całej sytuacji. Ale to nie wszystko. 30 marca
Mars wchodzi do znaku wodnika, ingres, i 31 marca Mars spotyka się z Saturnem, kolejne miłe, sympatyczne, bardzo fajne towarzyskie spotkanie w znaku wodnika, czyli mamy potężne stellum, zgrupowanie tutaj już na granicy w zasadzie koziorożca i wodnika, czyli tu między koziorożcem a wodnika będzie się rozgrywała gra, no bo tu właśnie jest klucz, czy wygra koziorożec, czy wodnik, czy wygra konserwatywna, taka bardzo skrajna, stagnacyjna, trzymająca się status quo idea, czy wygra wodnik, progresywny, nowoczesny, rewolucyjny. No ale ta rewolucyjność wodnika to nie zawsze jest taka fajna, miła, ojej, tu postęp, prawda, wszyscy idziemy do przodu. Wodnik ma też bardzo dziwne oblicza i też nie jest to takie do końca fajne. No ale zobaczymy. Więc marzec będzie straszny, kwiecień również. Będziemy mieli wtedy, miał miejsce taki bardzo silny półkrzyż, ale o tym będę mówił w kwietniu. Epidemia się będzie poszerzać, będzie ekspandować, ale aż do mniej więcej maja. W maju się uspokoi, w wakacje, jak to zwykle grypy mają tendencję się kończą, wróci jesienią i będą kolejne epidemie w kolejnych latach, może i dziesięcioleciach nawet. Także tych procesów, które to stellum w znaku koziorożca przynosi, będzie jeszcze dużo. Przede wszystkim związane właśnie jest jeszcze z nadchodzącym ochłodzeniem klimatu. Ochłodzeniem. Popatrzcie, też trwa masowa histeria, panika związana z ociepleniem klimatu. Ja nie mówię, że go nie ma. Oczywiście, że jest ciepło. No to widzimy, że jest zima bardzo ciepła. Ja nie twierdzę, że nie ma czegoś takiego. Tylko przyczyny. Klucz jest właśnie istotny, bo nauka twierdzi, że to CO2 jest odpowiedzialne za, czyli gaz cieplarniany, którego jest 0,04% w atmosferze. Pamiętajmy, były takie okresy na Ziemi, gdzie CO2 było nawet 20%, czyli było go, no liczymy, kilkadziesiąt tysięcy razy więcej niż obecnie. Czyli co? Na Ziemi powinna panować temperatury sięgające setek stopni Celsjusza, a wcale tak nie było. Czyli coś tu nie gra naukowego, ale prawda, to jest temat w tej chwili, tak, nazywamy, że jesteśmy denialistami, tak, bo nie wolno wam dyskutować o tym. To jest tak, jest demokracja, jest wolność słowa, prawda, no ale nie wolno wam dyskutować, jesteś ciemniakiem, tempakiem, jakimś tam wyznawcą po prostu wrednego kapitalizmu, opłacanym jakimś tam, widzicie, no i tak to wygląda dyskusja, nowoczesna dyskusja w liberalnym społeczeństwie, gdzie nie masz prawa zabierać głosu w pewnych kwestiach, bo są autorytety, nauka, oni wiedzą lepiej, tak? Mówią, na Antarktydzie zanotowaliśmy rekordową temperaturę straszną, a od ilu lat mierzymy temperaturę na Antarktydzie? Chciałbym zapytać. 100? Może? Nawet nie wiem. 50, 80? A co było? 100, 1000, 10 tysięcy? Milion lat temu? 2 miliony? Umówmy się. No dobra, wiem, że poruszam temat bardzo emocjonalny i bardzo taki... Ja odwołuję się tylko do myślenia, do rozumowania, a nie do ideologii prawicowej, lewicowej, skrajnej, jakiejś fundamentalistycznej, religijnej. Mam to gdzieś. Nie interesują mnie ideologie. Interesuje mnie myślenie, uruchamianie procesów mentalnych, myślowych, analityka. Czytajcie, interesujcie się informacjami. Nie poddawajcie się emocjom. No dobra, lecimy dalej. Więc... trudne rzeczy dzieją się na rynkach finansowych. Przecież ja od roku mówię o tym, że czeka nas poważny kryzys finansowy. No i oczywiście tutaj była krytyka, gdzie tam nieprawda, popatrzcie co się dzieje, giełdy, im więcej mówiłem o kryzysie, tym giełdy bardziej szły do przodu, tak? Mówiłem w listopadzie, mówiłem w grudniu, mówiłem w styczniu, tak? A giełdy rekord, kolejny rekord. Ale ci, którzy się interesują choć troszkę rynkami finansowymi, wiedzą skąd się te rekordy biorą. Helicopters money jest takie pojęcie, czyli banki centralne po 2008 roku uruchomiło ogromny strumień pieniądza, który poszedł na rynki i bardzo mocno podkręcił ekspansję zakupową. Po prostu te pieniądze pompują rynki finansowe, ale nie pompują produkcji, przemysłu, gospodarki takiej twardej, tylko pompują spekulacje. Popatrzcie, co się z rynkiem nieruchomościowym dzieje. Po prostu nakręcają te helikopter z many pieniądze. I teraz zauważcie ciekawa rzecz. Mamy... O, już w lutym się posypało trochę na rynkach. O, i to nawet mocno, tak? Był taki moment, kiedy giełda w Szanghaju spadła 8 punktów. Zaraz po tym, jak ją uruchomili po tym nowym roku chińskim. No i co się potem stało? Chiński rynek jakoś niezwykle stabilnie, prawda, funkcjonuje. Nawet lekkie wzrosty jakieś tam. Tu w Europie minus 4, minus 5, a w Chinach 0,2 do przodu. O, skąd się to bierze? No, Chiny, w których
następuje, nadciąga katastrofa ekonomiczna. To nagle wzrosty? Wiadomo, rynki centralne, banki centralne interweniują, wają ogromne pieniądze, tak? Chiński reżim komunistyczny nie chce dopuścić do tego, żeby kryzys powstał, no bo jak, prawda? Straciliby autorytet. To samo się dzieje w Stanach. Trump chce wygrać wybory, więc interwencje rynków finansowych są powszechne, ale to się samo dzieje w rynku, na rynku w Szwajcarii. Szwajcarzy akurat interweniują na franku, dlatego że bardzo aprecjacja nastąpiła, czyli wzrost wartości tego franka. To jest zagrażające dla tej waluty. Ale co mówią? Za chwilę nastąpi katastrofa ekonomiczna, być może przez to. Tak? To, co nastąpiło w 2008 roku, ho, ho, ho. No i właśnie tutaj mamy cały, jak to mówią Niemcy, das ist ein Hundegraben, czyli pies pogrzebany. Co się w związku z tym zdarzy? Bo tu się zaczyna bardzo gorąco dziać. Te napompowane rynki, spekulacyjne, nieruchomościowe, ludzie, 70%, wyobrażacie sobie, 70% nieruchomości w Polsce ludzie kupują za gotówkę. Co to znaczy? To jest absurdalne. To znaczy, że ludzie wyciągają pieniądze, które mieli na inwestycje, maszyny, urządzenia, kupują na co? Na spekulacyjne mieszkania. I co zaraz będzie? Zostaną z tymi mieszkaniami jak w 2008 i 9 i 10. Zostaną i nagle stwierdzą, Boże, ojej, mamy problem, ratujcie nas, tak? Zobaczycie, że tak będzie, bo rynek mieszkaniowy na świecie nie będzie się rozwijał już tak, bo nie będzie potrzeba tyle mieszkań. Zobaczycie, to się okaże niedługo, w najbliższych latach. Czyli nadciąga kryzys ekonomiczny i to poważny. To nie będzie zwykły kryzys, który tam trwa rok czy dwa, tak jak w 2008, potem się kończy. To będzie kryzys, mocniejszy dużo bardziej. Więc interwencje banków centralnych. Te niskie spadki na giełdzie chińskiej powinny nas zastanawiać. Ten kryzys, który będzie te nadciąga, będzie dłuższy, poważniejszy i głębszy i bardziej będzie orać nasze w ogóle myślenie wolnorynkowe i to, jak gospodarka wygląda. No dobra. Świat światem, ale w Polsce też się rzeczy dzieją dziwne. Dziwne, no wiadomo, wybory się prezydenckie nadciągają. Najważniejsze wybory ostatnich 30 lat, to do tego nie ma wątpliwości. Obecna władza, Prawo i Sprawiedliwość, ten system, ta nacjonalistyczno-populistyczna, ten autokratyczny reżim zaczyna się sypać. To widać. Oczywiście, to nie znaczy, że on się posypie za miesiąc czy dwa. No, reżimy się czasem sypią długo. Związek Radziecki się sypiał wiele lat od czasów Breżniewa, tak? To nie trwa tak szybko, ale to nie będzie tysiącletnia Rzesza, tak? Wielu autokratów uważało, że będą rządzili na wieki. Potem bardzo szybko znikali. Więc, ale niewątpliwie widać procesy destrukcyjne w tym towarzystwie. Ale to może jeszcze potrwać jakiś czas. I teraz to będzie wszystko nakładało się na nadchodzące wydarzenia, o których też będę oczywiście mówił. O wyborach prezydenckich nie będę mówił dużo teraz, bo to jeszcze będzie temat bardzo interesujący nas w prognozie na kwiecień, zwłaszcza będę o tym mówił dużo. No więc na razie tylko tak ogólnie, ale dzieje się sporo. Ewidentnie u prezydenta Andrzeja Dudy zaczyna się coś sypać. Widzimy to wyraźnie, spadają notowania. Jego kampania się sypie. To widać w jego horoskopie prezydentury, gdzie Saturn jest w opozycji do Marsa i Uran na Księżycu, więc takie niespodzianki, takie gwałtowne zwroty. Cała seria ciosów, które otrzymał. Opozycja się wzięła do roboty, można powiedzieć. Widać ewidentnie takie przebudzenie, zmiana władztwa, zmiana przywództwa w Platformie Obywatelskiej, Borys Budka po Grzegorzu Schetynie. Ewidentnie to partii dobrze zrobiło, ale w ogóle tak, w horoskopie Koalicji Obywatelskiej Jowisz wchodzi na medium celi. W horoskopie są dwa horoskopy Platformy Obywatelskiej. Pierwszy to jest horoskop tak zwanego spotkania trzech tenorów. W tym horoskopie Jowisz wchodzi na słońce. Ewidentnie odzyskują siłę, odzyskują energię. Czy to im pomoże do maja? Ja, tak jak już wielokrotnie, ja już w październiku i w listopadzie zamieściłem pierwsze prognozy wyborów prezydenckich, nadal twierdzę, że te wybory Duda może przegrać. Może, prawdopodobnie, nie mówię już na 100%, ale niewiele, to nawet 0,5%, to jest nawet 10 tysięcy głosów. To jednak to jest zero-jedynkowy wybór. Więc ja uważam, że Duda te wybory przegra. Wygra Małgorzata Kidawa-Błońska. Będę o tym mówił więcej w kwietniu. Ale dzieją się bardzo ważne rzeczy inne jeszcze w horoskopach dla Polski ważne. W horoskopie Konkordatu, w konkretnie horoskopu wejścia Konkordatu w życie, Uran przechodzi przez Słońce.
Kolejna potężna seria wstrząsów czeka Kościół katolicki. Pamiętacie, co się działo rok temu, kiedy Sekielski wydał Tylko nie mów nikomu ten film? Mówiło się, o, to będzie przełom, albo Kler, nie, to będzie przełom, będzie wstrząs. I co? I nic! Wszystko po staremu! Nasza hierarchia oczywiście tłusta, spasiona, ci biskupi, tak, pewni siebie, tutaj straszący genderem i tak dalej, spokojni, zamiatający pod dywan te afery pedofilskie. Nic! Nic się nie działo. Wszyscy mówili, o, chyba w tym kraju się nic zmieni. Spokojnie! Dopiero przed nami. Sekiel w marcu, akurat w marcu będzie kolejny film Sekielskich, braci, gra wchowanego, zabawa wchowanego, czyli dalszy ciąg kwestii dotyczących Kościoła. Szykuje się trzeci film. To nie jest koniec tej historii. Uran przechodzący przez Słońce horoskopu Konkordatu wstrząśnie potężnie polskim Kościołem. Ja to mówię od co najmniej 2-3 lat i tak się będzie działo. Oczywiście to nie są procesy, które się dzieją z dnia na dzień, ale to będzie miało swoje konsekwencje. W horoskopie Konstytucji 3 RP Uran przechodzi przez Księżyc. Czyli mamy bardzo wstrząsowy horoskop, bardzo wstrząsowe wydarzenie, bardzo dramatyczne, pokazujące, dlaczego Kaczyński tak ostro przykręca śrubę. Co się tu ciekawego dzieje w naszej prawicy? Popatrzcie, Ziobro zaczyna bardzo fikać. Skąd, o co chodzi? Tak naprawdę Ziobro już uczestniczy w grze o schedę po Kaczyńskim. Jego działanie, które ewidentnie szkodzą prawicy, tak naprawdę mają służyć jemu. Ziobro ma wielu wrogów. Stąd widzimy teraz nagle zaczęło się dużo dziać. Tutaj pancerny banaś, że tak powiem, kryształ, wszedł do prokuratury, robi przesłuchania, robi analizy, robi badania. W Gazecie Wyborczej ukazała się cała seria artykułów o żonie Ziobry Koteckiej, Patrycji Koteckiej, która się okazuje, no, jakieś tu kontakty mafijne się pojawiają, tak? Jak to? Żona głównego prokuratora, ministra sprawiedliwości ma kontakty z mafią? No to ładne rzeczy się zaczynają ciekawie dziać. Ale skąd się to bierze? Przecież nie dziennikarze tego tak nie znaleźli nagle. Ktoś im to podrzuca. Ewidentnie Ziobro ma wrogów w Prawie i Sprawiedliwości, którzy go próbują ustawiać. I tutaj się ciekawe rzeczy będą działy. Co z prawicą naszą? Będziemy o tym analizować. No ale ta walka ta walka tutaj już zaczyna być walka między mafiami bardzo silna. No i rynki finansowe. Tu się też zaczyna dziać. Tutaj, prawda, były takie wspaniałe, fantastyczne opowieści, jak to Polska się rozwija cudownie, tutaj kryzysy, ale u nas super. No i co w trzeci i czwarty kwartał 2019 mieliśmy tylko 0,2% wzrostu. My jesteśmy na granicy recesji. No to jest potężne spadki we wzroście. Teraz jeszcze po pierwszy kwartał, jaki będzie, o, to będzie szok. Zobaczymy. No i widać to nieźle w horoskopach, w horoskopie WIG-u 20, w spółki państwowe przecież przeżywają potężne spadki. Co się dzieje? No zobaczcie, no są, szorują po dnie. Wszystkie te, które WIG 20 reprezentuje duże firmy, które są przede wszystkim państwowymi firmami. No i one po prostu upadają dramatycznie. Widzimy jakość zarządzania, tak? No czyli ewidentnie kryzys. W horoskopie nowej giełdy warszawskiej z 2000 roku Uran przychodzi przez Immuncelli. To będzie mocne wydarzenie. I złoty, horoskopie złotego z reformy grafskiego z 2024 roku Uran kwadratura medium celi. Będzie kryzys, również zaczyna pojawiać się do Polski. I oczywiście główne pytanie, czy koronawirus dotrze do Polski? Uważam, że tak, dotrze, to jest tylko kwestia czasu. On już jest. Tylko nasza władza oczywiście robi wszystko, żeby tego nie dopowiedzieć. To samo co w Chinach. W Chinach też już się w grudniu bardzo dużo działo, ale nie, tu nie ma żadnego problemu. Jak się pojawił lekarz, który o tym mówił, to go od razu do pierdla wsadzili. Więc u nas ta choroba jest. Niemożliwe, żeby nie była. Wszędzie jest, u nas nie ma. No, żarty. Oczywiście, że jest. Oto to wszystko wybuchnie nam w marcu, ale nie panikujmy, nie ulegajmy histerycznym emocjom. To nie jest dobre. Myślmy, analizujmy, obserwujmy procesy, które się dzieją, gospodarcze, społeczne, polityczne. Wyciągajmy wnioski. To tak naprawdę jest rozwój. To wszystko jest dynamika. Planety pozwalają nam zrozumieć te wszystkie wspaniałe rzeczy, które się dzieją na świecie. Ta koniunkcja w znaku koziorożca wielka pozwala nam zrozumieć procesy historyczne, procesy polityczne, astrologiczne, społeczne. I to jest fantastyczne. Dziękuję serdecznie. Zapraszam za miesiąc.